kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Marketing i Public Relations. O czym są te studia? Słyszeliście pewnie określenie Janusze Marketingu. Dzięki takim ludziom działania w zakresie marketingu i PR mają złą renomę. Kojarzą się z naciąganiem, oszukiwaniem i wciskaniem na siłę towarów i usług. Studia w tej dziedzinie przygotowują do rzetelnego i uczciwego promowania dóbr. W skrócie chodzi o planowanie, projektowanie produktów i usług, tworzenie strategii rynkowej i promocji. Celem jest oczywiście sprzedaż i zysk obu stron transakcji. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą zmysł obserwacji, zaangażowanie, dynamizm, dobry kontakt z ludźmi, kultura osobista, determinacja. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak planowanie i realizowanie strategii marketingowych, skuteczne działanie w obszarze PR, kreowanie wizerunku, tworzenie marki osobistej, rozliczanie kampanii marketingowych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak język angielski, badania marketingowe, narzędzia marketingowe, gry decyzyjne, odpowiedzialność społeczna biznesu. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Wizerunek medialny kobiet w polityce. Tworzenie polityki wizerunku przedsiębiorstwa. Rola CSR w PR. System identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają karierę freelancera, pracę w dziale marketingu i reklamy, doradztwo w zakresie PR, bycie rzecznikiem prasowym, działalność w sferze politycznej. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje uzyskasz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.